Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. O wyczynie 32-latki w Woli koło Pszczyny mówi już cała miejscowość. Doszły mnie słuchy, że pies został zamknięty w paczkomacie. Szczerze mówiąc, no już mnie tutaj nic nie zdziwi, ale to już była lekka przesada, żeby psa w paczkomacie chować. No w sumie już cała Wola o tym huczy. Około godziny pierwszej w nocy dyżurni policjanci z Pszczyny odebrali zgłoszenie od kobiety, która schowała swojego psa w jednej ze skrytek w paczkomacie. Kobieta twierdziła, że zrobiła to dla zabawy. W momencie, kiedy zobaczyła, że jedna ze skrytek jest otwarta, postanowiła tam umieścić swojego pupila. Niestety nie przewidziała, że w momencie, kiedy zamknie drzwiczki, nie będzie już w stanie ich otworzyć. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu we krwi. Konieczna była pomoc strażaków, którzy użyli specjalistycznego sprzętu. Kobieta nie była w stanie od razu wskazać skrytki, w której jest pies, więc strażacy dotarli do właściwej dopiero przy trzeciej próbie. Psu nic się nie stało. Po przesłuchaniu policjanci skierują sprawę do prokuratury. Jeżeli jej czyn zostanie zakwalifikowany jako znęcanie się nad zwierzętami, grozi jej nawet do 3 lat więzienia.